Warszawa, strajk kobiet. Użyto siły fizycznej. Poniedziałek 9 listopada, to kolejny dzień protestów przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. W Warszawie doszło do interwencji policji. Użyto siły fizycznej, poinformowali funkcjonariusze. Po godzina 19 manifestacja sprzed siedziby Ministerstwa Edukacji Narodowej przeniosła się przed siedzibę Trybunału Konstytucyjnego. Grupa kilkuset pikietujących zablokowała również plac Unii Lubelskiej. W pewnym momencie protestujący zaczęli chodzić dookoła ronda. Niektórzy odpalili race. Następnie uczestnicy manifestacji zaczęli wchodzić na trasę Łazienkowską i blokować ruch na obu jezdniach. Potem ruszyli w kierunku PL. Trzech Krzyży. Protest przeciwko ministrowi. Poniedziałkowy protest rozpoczął się około godzina 18. Zorganizowany został m.in. przez Ogólnopolski Strajk Kobiet. Przed Ministerstwem Edukacji Narodowej w Aleja Szucha zebrało się wtedy kilkaset osób, które wzięły banery z napisami m.in. Czarnek do domu. Niektórzy mieli ze sobą tęczowe flagi. Nie godzimy się na to, by minister edukacji reprezentował te środowiska, których przedstawiciele odpowiedzialni są za liczne pobicia i ataki w ostatnich dniach. Koniec przemocy. Cała Polska antyfaszystowska, ministrów to również dotyczy, napisali na swoim profilu w mediach społecznościowych organizatorzy poniedziałkowej manifestacji, którzy domagają się dymisji ministra edukacji. Dodali też, że solidaryzują się z rodzicami strajkujących dzieci, bo w solidarności siła. Nadchodzi kres prawicowej indoktrynacji. Interwencja policji. W pewnym momencie podczas pikiety kilkanaście osób wtargnęło na ulicę. Interweniowała policja. Policja ponownie w formie legitymowanie, szarpanie pod menem, napisał na Twitterze Strajk Kobiet. Podał też, że jedną z liderek protestów Klementynę Suchanow funkcjonariusze chcą wywieźć na komisariat. Potem okazało się, że Suchanow została wypuszczona. Jak informowała Komenda Stołeczna Policji, funkcjonariusze interweniowali na Aleja Szucha, gdzie grupa uczestników nielegalnego zgromadzenia zablokowała jezdnię. Osoby te lekceważyły wezwania do zachowania zgodnego z prawem. Użyto siły fizycznej, przeniesiono osoby na pobocze i chodnik. Przywrócono normalny ruch pojazdów, napisała KSP. Policja dodała, że wobec uczestników nielegalnego zgromadzenia podjęte zostały środki przewidziane prawem. Osoby, które odmówią przyjęcia mandatów, muszą się liczyć ze skierowaniem do sądu wniosku w ich ukaranie. Odpowiednie informacje zostaną przekazane do inspekcji sanitarnej, przekazała warszawska policja. Protesty w całej Polsce. Masowe protesty w całej Polsce trwają od 22 października i są wyrazem sprzeciwu wobec zaostrzenia przepisów antyaborcyjnych. Wywołało je orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 roku, zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, jest niezgodny z konstytucją. Głównym inicjatorem akcji protestacyjnych jest Ogólnopolski Strajk Kobiet.